zaczęło się właśnie od tego, że były dzieci, które zostawały tutaj na miejscu, które nigdzie nie wyjeżdżały, miały utrudnione zagospodarowanie czasu w okresie wakacyjnym. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować coś tutaj na miejscu, ponieważ świetlica co roku działa tylko w okresie roku szkolnego. Na wakacjach nie była wykorzystywana, dlatego też uznaliśmy, że jest to dobre miejsce, dobry punkt, w którym można by było dzieci zebrać i zorganizować im jakoś fajnie czas, zagospodarować, żeby nie musiały całych wakacji spędzać pod blokiem, na podwórku, tylko żeby jakoś ten czas im tutaj urozmaicić. Oprócz tego organizowaliśmy również wycieczki wyjazdowe w sierpniu. To były najczęściej wycieczki dwudniowe, jeździliśmy do Krakowa, do Ojcowa, tam też korzystaliśmy z aquaparku, byliśmy w kopalni soli w Wieliczce, w Bochni. No, w zeszłym roku akurat nie wycieczki nie udało się uskutecznić, ale myślę, że jest to projekt, do którego również będziemy wracać. Zajęcia prowadzimy od 2003 roku. Do 2016 skorzystało z nich łącznie 845 dzieci. W tym roku mamy kolejnych 50 dwoje. Zajęcia są codziennie od godziny 9 do godziny 16. Dzieci dostają tutaj drugie śniadania, dostają obiady, które co roku otrzymujemy ze stołówki u Stasi. Motywacją do zorganizowania zajęć, do rozpoczęcia całego projektu jest tak jakby odpowiedź na potrzebę tego środowiska. Co roku zostają niektóre dzieci w sanepidzie, nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, nie mają możliwości skorzystania z innych zajęć. Są to najczęściej dzieci z rodzin niezbyt zamożnych, których też nie stać na wykupienie droższych wyjazdów, jakichś obozów, kolonii i tym podobnych. Dlatego też staramy się zorganizować zajęcia tutaj na miejscu w świetlicy. Oprócz tego wychodzimy również na zewnątrz, organizujemy zajęcia sportowe, konkursy, zajęcia artystyczne. Dzieci kierowane są do nas ze szkół podstawowych, ze szkoły podstawowej nr 1 i nr 2. Sami nie rozprowadzamy kart z tego względu, że to pedagodzy szkolni mają najlepszy wgląd niejednokrotnie w sytuację rodzinno-materialną dziecka. Oprócz tego co roku mamy również dzieci z Sanockiego Domu Dziecka i dzieci, które są skierowane przez nasz tutaj parafialny Caritas Ojców Franciszkanów. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Współorganizatorem i tutaj stroną, która bardzo nam pomaga, jest Klasztor Ojców Franciszkanów. Oni rokrocznie udostępniają nam świetlicę. Przy tej okazji również ukłon w ich stronę, a także serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy co roku przeznaczają środki finansowe na wspieranie działalności naszego stowarzyszenia i dzięki temu umożliwiają nam organizację zajęć dla dzieci. Jest słuchaczek? Super. Ale ty kolorujesz to.